Życie lasu. Storczyki. Storczyki, orchidee, któż ich nie zna lub choć raz się z nimi nie zetknął. Zapewne każdy z nas ma lub miał na parapecie swojego mieszkania czy domu popularnego, zwłaszcza w ostatnich latach, storczyka. Przeważnie jest to okaz z rodzaju botanicznego Phalaenopsis, czyli ćmówka, lub z rodzaju Cattleya, czy też Dendrobium. W sprzedaży oferowane nam są tysiące mieszańców lub odmian gatunków storczyków o niezwykle efektownych i trwałych kwiatach. Rynek ozdobnych storczyków to miliony dolarów rocznie i wciąż rośnie. Nie każdy też wie, że używana w kuchni popularna wanilia to również gatunek pochodzącego z Ameryki Środkowej i Południowej storczyka, który jest lianą, a mianowicie wanilii płaskolistnej, której owoce, torebki przypominające strąki, znajdują szerokie zastosowanie w gospodarstwach domowych jako aromatyczna przyprawa. Z kolei w Turcji czy na Bałkanach tradycyjnie przyrządzano napój ze sproszkowanych bulw storczyka męskiego zwanego salep, który spożywano z różnymi dodatkami, zwłaszcza zimą. Działa rozgrzewająco, a dawniej wierzono, że ma właściwości afrodyzjaku. Zastosowań roślin z rodziny storczykowatych jest oczywiście o wiele więcej. W ujęciu naukowym rodzina Orchidaceae, czyli storczykowate, to jedna z najliczniejszych rodzin roślin na Ziemi. Obejmuje udokumentowanych ponad 25 tysięcy gatunków, a szacuje się, że może być ich nawet do 40 tysięcy. Przeważająca część storczykowatych zamieszkuje strefy międzyzwrotnikowe, głównie tropikalne Azji i Ameryki Południowej. Najwięcej w równikowych, górskich lasach deszczowych. Im dalej od zwrotników, tym liczba gatunków szybko maleje. Storczykowate, bo tak prawidłowo powinno się nazywać te rośliny, są kosmopolitami. Występują na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy. Natomiast dosłownie słowo storczyk oznacza jeden z 880 rodzajów z rodziny storczykowatych, mianowicie rodzaj Orchis. Dla większości z nas, mieszkańców strefy umiarkowanej, storczyki kojarzą się niemal wyłącznie z hodowlanymi barwnymi odmianami lub mieszańcami, a przede wszystkim z egzotycznymi, tropikalnymi roślinami z odległych krain geograficznych. Natomiast nie każdy wie, że w naszych polskich lasach, na naszych polskich łąkach, w naszym kraju też mamy przedstawicieli z tej rodziny storczykowatych. To jest około 50 gatunków wraz z mieszańcami. Przeważnie to nie są tak okazałe, imponujące rośliny jak w krajach tropikalnych. Jeżeli chodzi o te nasze krajowe gatunki storczyków, mamy również gatunki o kwiatach okazałych, spektakularnych, dość dużych, tak jak na przykład obuwik pospolity. To chyba najpiękniejszy z naszych polskich storczyków, ale są też inne rodzaje botaniczne, na przykład rodzaj kukułka, rodzaj podkolan. Większość gatunków, z racji zamieszkiwania stref okołozwrotnikowych, tropikalnych, żyje bezpośrednio na pniach, konarach, liściach drzew i krzewów, nie wytwarzając typowych dla innych roślin naczyniowych korzeni. Należą do formy życiowej zwanej epifitami.
pojawiają się u nich liczne korzenie powietrzne, pokryte srebrzystym meszkiem, zwanym welamenem, który ma za zadanie wychwytywanie i czasowe magazynowanie wody zawartej w powietrzu. Niektóre z korzeni zawierają chlorofil, czyli zielony barwnik, i mogą wspomagać proces fotosyntezy. Trzeba pamiętać, że w wiecznie zielonych lasach deszczowych pod sklepieniem koron drzew jest bardzo ciemno. Korzeniom powietrznym towarzyszą korzenie przybyszowe, które przytwierdzają roślinę do podłoża. Nasze wszystkie gatunki storczyków są to gatunki naziemne. Wytwarzają specjalnie zmodyfikowane korzenie, wchodzą w układy mykoryzowe z grzybami, co niekiedy jest takim układem obligatoryjnym dla przeżycia danych gatunków, na przykład tych bezzieleniowych, które nie wytwarzają chlorofilu. Ich korzenie tworzą najczęściej organy spichrzowe, na przykład bulwy o różnorakich kształtach. Organem spichrzowym jest tu również specjalnie zmodyfikowany pęd podziemny w postaci kłącza. Liście storczyków mają dość prostą budowę. Najczęściej są niepodzielne, wydłużone lub jajowate, o nerwacji równoległej, zaś u nasady pochwiasto zakończone. U niektórych gatunków są wieloletnie i trwałe, jak na przykład u jedynego zimozielonego storczyka występującego w lasach iglastych Polski, tajenży jednostronnej. Gatunek ten na północy, północnym wschodzie Polski jest jeszcze stosunkowo częsty, natomiast w innych rejonach naszego kraju należy do najrzadszych elementów flory. Co ciekawe, roślina ta najbliżej spokrewniona jest z kręczynką jesienną. Jest to bardzo podobna pod względem kwiatów roślina, natomiast zasiedla ona zupełnie inne siedliska. Występuje na ekstensywnie wypasanych murawach, głównie w górach, w niższych położeniach gór. Tajenża jednostronna swoją polską nazwę oczywiście zawdzięcza temu, że najczęściej jej kwiaty na kwiatostanie skierowane są w jedną stronę, tak jak tutaj wyraźnie widać. Zdarzają się jednak też takie gatunki, które praktycznie nie wytwarzają liści. Liście przyjmują wówczas formę łusek na pędzie, nie posiadających chlorofilu, jak to ma miejsce w przypadku naszych stożanów bezlistnych czy gnieźników leśnych. Te dwa gatunki storczyków należą do grupy gatunków bezzieleniowych, ponieważ w ogóle nie przeprowadzają procesu fotosyntezy. Storczyki mogą mieć różne rozmiary, od kilku milimetrów po kilkumetrowe pnącza, jakim jest na przykład tropikalna wanilia. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech storczykowatych jest budowa kwiatów i ich elementów. Kwiaty lub kwiatostany mają przeróżne kształty, barwy, formy i wielkość. Przeważają jednak kwiaty o symetrii grzbiecistej. Budowa kwiatów jest wynikiem przystosowania większości gatunków do zapylania przez owady. Rzadziej wyższe organizmy kręgowe, jak na przykład kolibry w Ameryce Środkowej i Południowej. Przykładami przystosowania do zapylania jest specjalna budowa kwiatu. Takim wyrazem tutaj jest rozwinięta warszka, która może mieć niewidzialne dla oka ludzkiego różne wzory, stanowiące takie pasy startowe lądowiska dla różnych owadów. Przeważnie są to błonkoskrzydła. Kwiaty są zazwyczaj obupłciowe. Jednak u części storczyków możliwa jest samopylność, a nawet występuje zjawisko kleistogamii, czyli zdolności zapylenia własnym pyłkiem jeszcze przed otwarciem kwiatów.
Nasz rodzimy stożan bezlistny może na przykład w ogóle nie otwierać kwiatów i zakwitać pod ziemią. Kwiaty storczyków nie są zróżnicowane na kielich i koronę, jak u innych roślin kwiatowych, a występują u nich listki okwiatu, jak te odstające barwy czerwono-brunatnej u obuwika pospolitego. Jeden z nich tworzy tak zwaną warszkę, która ma niekiedy spektakularne ubarwienie i kształt. U obuwika przypomina wydłużony żółty balonik z wąskim wejściem do jej wnętrza. Niejednokrotnie na swojej powierzchni warszki posiadają charakterystyczne wzory, będące znakiem rozpoznawczym dla owadów zapylających. Zwykle występuje tutaj tak zwany prętosłup, powstały ze zrośnięcia pręcików z szyjką słupka i jej znamionami. Jest on najczęściej ukryty wewnątrz kwiatu i słabo widoczny, co u wielu storczykowatych spowodowało, że musiały wytworzyć specyficzne sposoby na zapylenie przez owady. Kwiaty obuwika pospolitego mają charakter pułapki. Brzegi warszki są silnie woskowane i podwinięte, co ułatwia wpadanie do wnętrza siadających na nich owadów. Aby opuścić pułapkę, owad musi wędrować specjalnym szlakiem. Są to szpalery niewielkich włosków i czerwonych plamek, rozmieszczonych wzdłuż nerwów wewnątrz warszki. Owad, wspinając się, najpierw natrafia na duże znamie, o które ociera się. W ten sposób pozostawia na nim pyłkowiny z wcześniej odwiedzanych innych osobników. Idąc wyżej, potrąca woskowatą masę pyłkową, pobierając nowy materiał genetyczny, którym będzie mógł zapylić następnego przedstawiciela tego gatunku. Taka kolejność wychodzenia owadów z pułapki zastawionej przez obuwika chroni go przed samozapyleniem. Nieco inne przystosowania wykształciły gatunki z rodzaju dwulistnik. Ich warszka pod względem kształtu, a często również barwy i zapachu, przypomina samcom wybranych gatunków owadów odwłok samicy. Podczas próby kopulacji dochodzi do zapylenia dwulistnika. Owad najczęściej uderza głową o pyłkowiny i znamie. W polskiej florze do niedawna znany był tylko jeden gatunek dwulistnika – dwulistnik muszy. Jednak w ostatnich latach odkryto na terenie Polski kilka stanowisk drugiego przedstawiciela tego rodzaju – dwulistnika pszczelego. To najpóźniej kwitnący, a zarazem wytwarzający największe kwiaty spośród wszystkich europejskich dwulistników. U większości orchidei występuje zjawisko resupinacji, czyli skręcenia, z reguły o 180 stopni, zalążni lub krótkiej szypułki. Powoduje to, że warszka zajmuje położenie w dolnej części kwiatu pod prętosłupem. Wówczas stanowi idealne lądowisko dla zapylaczy. Są to przeważnie błonkoskrzydłe muchówki, mrówki, świerszcze, motyle i chrząszcze, a niekiedy nawet ptaki, nietoperze czy żaby. Jest to ewolucyjne przystosowanie storczykowatych do zapylenia przez różne zwierzęta. Innym jest zdolność przenoszenia przez owady nie pojedynczych ziaren pyłku, a całej ich masy, która jest sklejona i tworzy pyłkowinę. Ta zaś z łatwością przykleja się do owada za pomocą kleistego uczepka. Owocem storczyków są zazwyczaj wydłużone torebki, które po wyschnięciu pękają i uwalniają z wnętrza mikroskopijne nasiona, jedne z najmniejszych na świecie.
zwykle osiągają masę ledwie kilkumilionowych części grama. Z tego względu całą tę grupę systematyczną nazywano kiedyś mikrosperme, czyli roślinami drobnonasiennymi. Rośliny produkują nasiona w ogromnych ilościach, niektóre gatunki nawet kilkaset tysięcy, w czym są podobne do grzybów i ich zarodników. Nasiona są pozbawione jakichkolwiek substancji odżywczych, a zawierają zaledwie zaczątki zarodków, złożone z kilkunastu komórek. Większość gatunków storczyków rozwija się w symbiozie z grzybami, tworząc mikoryzy. Nasiona mają bardzo krótką żywotność, od kilku do kilkudziesięciu godzin. Jeśli więc w tym czasie nie trafią na odpowiedniego partnera grzybowego, zamierają. W przypadku, gdy im się to jednak uda, wówczas strzępki grzyba wnikają do komórek nasienia. Są i takie gatunki, które już podczas kwitnienia są oplecione strzępkami grzybów mikoryzowych. Nasiona opadając na powierzchnię ziemi mają już w sobie partnera grzybowego. Zwykle po okresie od 2 do 5 lat, a czasami nawet i po 10 latach, zaczynają pojawiać się pierwsze zielone listki stadium młodocianego. Te w kolejnych latach zastępowane są już liśćmi definitywnymi, typowymi. Posiadają już zdolność do asymilacji i zazwyczaj w tym momencie roślina uniezależnia się od grzyba mikoryzowego. Jednak w naszej orchidoflorze są gatunki, które całe życie pozostają w związku mikoryzowym z grzybem, takie jak gnieźnik leśny, stożan bezlistny i żłobik koralowy. Życie i rozwój storczyków bez odpowiednich grzybów byłoby niemożliwe. Znajdujemy się w Dolinie Rozpudy, w zachodniej części Puszczy Augustowskiej. Co prawda jest stosunkowo wcześnie, ale przywitały nas tutaj stada gzów. Znajdujemy się w tym miejscu, ponieważ chcieliśmy zobaczyć populację kilku gatunków z rodziny storczykowatych, które tutaj występują. Jednym z nich jest widoczny tutaj kruszczyk błotny, Epipactis palustris. Jest to jeszcze stosunkowo częsty na północnym wschodzie Polski przedstawiciel rodziny storczykowatych. Natomiast w basenie Doliny Rozpudy, na mechowiskach nad Doliną Rozpudy, posiada jedną z najliczniejszych krajowych populacji, na pewno składającą się z wielu tysięcy osobników. Nasze rodzime storczyki występują na przeróżnych siedliskach. Od rozmaitego typu torfowisk, poprzez wilgotne i świeże łąki, suche murawy, odmiennego typu ekosystemy leśne, gdzie występuje cała gama gatunków w zależności od zespołu roślinnego, aż po tereny podgórskie i górskie hale. W cienistych, żyznych i wilgotnych lasach, nad brzegami wód, w miejscach podmokłych rośnie kukułka fuchsa. Gatunek ten ma piękne, duże kwiatostany o zmiennej barwie kwiatów. Tworzy często mieszańce z innymi gatunkami storczyków. Jako jeden z nielicznych naszych rodzimych storczyków posiada kwiaty wytwarzające nektar. Jego liście ozdobione są licznymi, ciemnymi plamkami. Niektóre gatunki storczyków są przywiązane do konkretnego typu siedliska. Inne mają szeroką amplitudę ekologiczną i mogą zamieszkiwać zróżnicowane ekosystemy.
Wszystkie storczyki są w Polsce objęte ochroną gatunkową. Większość z nich to rośliny ginące, ustępujące i rzadkie. Dlatego umieszczono je w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i na Polskiej Czerwonej Liście Paprotników i Roślin Kwiatowych. Dwa gatunki storczyków, obuwik pospolity i lipiennik Lesela, ujęte zostały w drugim załączniku unijnej dyrektywy siedliskowej, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony. Dolina Rozpudy jest ostoją ponad 20, czyli ponad połowy polskich przedstawicieli rodziny storczykowatych, czyli potocznie storczyków występujących w naszym kraju. Lipiennik Lesela, po łacinie Liparis Leseli. Jest to bardzo niewielki storczyk, który związany jest wyłącznie z torfowiskami, głównie torfowiskami niskimi, zasadowymi, rzadziej torfowiskami przejściowymi, z terenami bardzo dobrze uwodnionymi. Niestety w związku z tym, że silnie przekształcamy środowisko, w którym żyjemy, w ciągu ostatnich 100 lat doszło do zaniku ponad połowy krajowych stanowisk tego bardzo rzadkiego gatunku. Sytuacja niewiele lepsza, a raczej gorsza jest w większości ościennych państw, zarówno na wschód, południe, jak i zachód od naszej granicy. Niemniej jednak tutaj, w Dolinie Rozpudy, znajduje się jedna z dwóch, trzech najliczniejszych krajowych populacji tego gatunku. Tak jak większość storczykowatych, taki lipiennik, jego populacje co roku cechują się bardzo dużymi wahaniami liczebności. Jest to normalne u tej rodziny. Natomiast szacuje się na podstawie wieloletnich badań, że populacja ta liczy przynajmniej 5, w niektórych latach nawet ponad 20 tysięcy osobników. Gatunek ten jest bardzo niewielkich rozmiarów, niemniej jednak w okresie kwitnienia wytwarza niewielkie, ale bardzo ciekawej budowy kwiaty. Niektóre jednak gatunki, ze względu na swój rozwój i warunki środowiskowe, mogą pojawiać się w formie pędów kwiatostanowych tylko raz na kilka lat, jak stożan, gnieźnik, żłobik, i stąd często wynika mylne przeświadczenie, że na danym obszarze ten gatunek wyginął. Kukułka szerokolistna to gatunek, który do niedawna był jednym z pospolitszych storczyków w naszym kraju. Niestety w wyniku wielu zmian w środowisku jego populacje systematycznie się kurczą. Jest to dość duża roślina, rosnąca na wilgotnych łąkach, obrzeżach torfowisk, skrajach wilgotnych lasów. Chętnie tworzy międzygatunkowe mieszańce o różnych barwach kwiatów. Zdarzają się również formy albinotyczne. Liście ma duże i szerokie, z wyraźnymi, licznymi, ciemnymi plamkami. Stąd też inna nazwa tej rośliny – stoplamek szerokolistny. Tutaj rośnie na swoim ostatnim stanowisku na terenie Polski miodokwiat krzyżowy. Jest to gatunek storczyka, który historycznie znany był z około 20 stanowisk położonych w granicach dzisiejszej Polski. Jednak na skutek melioracji ze wszystkich z nich ustąpił. Znamiennym jest to, w jakich okolicznościach wymarł na ostatnim, poprzednim znanym stanowisku na terenie Bagna Wizna, kiedy w pierwszej połowie lat 60. XX wieku władza ludowa PRL planowała dokonanie tak zwanego uproduktywnienia rozległych bagien w rejonie miejscowości Wizna. Grupa naukowców podjęła się badań, w trakcie których wykazała bardzo duże wartości przyrodnicze tego terenu, między innymi właśnie stwierdziła występowanie miodokwiatu krzyżowego. I pomimo tego, że była cenzura, udało się opublikować artykuł, w którym wskazano, że w przypadku dokonania tych melioracji, tego uproduktywnienia, te gatunki prawdopodobnie w perspektywie 10-15 lat ustąpią ze stanowiska. Jak się okazało, naukowcy mieli tylko częściowo rację, bo po przeprowadzeniu tych działań melioracyjnych miodokwiat i inne rzadkie gatunki ustąpiły w ciągu 3-4 lat z tamtego miejsca. Dzisiaj mamy tam łany pokrzyw.
Miodokwiat krzyżowy w Dolinie Rozpudy znany jest od 1987 roku. Populacja jest stabilna, co roku składa się z kilkuset osobników. Gatunek ten ma tutaj doskonałe warunki do rozwoju, ponieważ mechowiska Doliny Rozpudy mają niezaburzony układ hydrologiczny. Teren cały czas jest doskonale uwodniony. Razem z nim występuje tutaj m.in. lipiennik lezela, głuka długoostrogowa, kruszczyk błotny, stoplamek, czyli inaczej kukułka krwista pod gatunek żółtawy. Te tereny cechują się bardzo dużymi walorami przyrodniczymi. Jest to prawdopodobnie ostatnia tak duża dolina rzeczna z zachowanymi mechowiskami, czyli takimi torfowiskami zasadowymi, przepływowymi na terenie Europy. Jako największe zagrożenie dla naszych storczyków można wymienić przede wszystkim zanik odpowiednich siedlisk. Gatunki żyjące na torfowiskach i stanowiskach hydrogenicznych, czyli tych uzależnionych od wysokiego poziomu wód przepływowych lub gruntowych, ustępują na skutek osuszania tych ekosystemów i wkraczania sukcesji silnych konkurencyjnie ekspansywnych gatunków roślin. Wpływ na ten proces mają na pewno obecne zmiany klimatyczne, brak śnieżnych zim i odpowiednich sum opadów w skali roku, a także wysoka temperatura, wzrost parowania i transpiracji roślin. Znajdujemy się na północnej Suwalszczyźnie, w rejonie jezior Szelment. Dookoła mamy torfowisko wysokie, i na jego okrajku występuje wątlik błotny, Hammarbia paludosa. Wątlik błotny najczęściej występuje na torfowiskach wysokich i torfowiskach przejściowych. Może warto zwrócić uwagę, że torfowiska wysokie są to takie torfowiska, które zasilane są wodami opadowymi. Torfowiska przejściowe zasilane są wodami opadowymi i wodami gruntowymi, a torfowiska niskie, czyli takie właśnie, na których występuje na przykład lipiennik lezela, zasilane są wodami gruntowymi. Ma to przełożenie na odczyn podłoża i właśnie na torfowiskach wysokich, w miejscach, w których rośnie hammarbia, podłoże ma zazwyczaj odczyn kwaśny, rzadko zbliża się do odczynu obojętnego. Gatunek ten należy do najmniejszych przedstawicieli rodziny storczykowatych w Polsce, ale jest również bardzo silnie zagrożony wymarciem. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat utraciliśmy na terenie Polski ponad połowę znanych historycznych stanowisk wątlika błotnego, a przyczyną tego były najczęściej melioracje odwadniające, które prowadziły do zmiany warunków hydrologicznych na torfowisku, rozpoczynały proces murszenia torfu, który z kolei umożliwiał rozwój silnych, ekspansywnych, silnych konkurencyjnie gatunków bylin, krzewów, drzew, które zacieniały ten bardzo niewielki, słaby konkurencyjnie gatunek. Aby wątlik mógł utrzymać się tam, gdzie jeszcze dzisiaj występuje, konieczne jest utrzymanie warunków hydrologicznych, a w miejscach zaburzonych należy wdrażać działania ochrony czynnej. Będzie to po prostu zasypywanie istniejących rowów odwadniających. Nie zawsze działanie to będzie wystarczające, ponieważ proces murszenia, czyli inaczej mówiąc mineralizacji torfu, może być na tyle posunięty, że dostępność biogenów azotu, potasu, fosforu będzie już tak duża, że silna konkurencyjnie roślinność i tak będzie się rozwijała pomimo poprawy warunków hydrologicznych. W takiej sytuacji, oprócz oczywiście właśnie zasypania rowów, konieczne jest również wdrożenie takich działań ochrony czynnej związanych z wycinaniem, usuwaniem krzewów, drzew, niekiedy nawet z koszeniem torfowisk. Gatunki łąkowe i murawowe ustępują na skutek braku ekstensywnego użytkowania łąk, czyli wypasania na nich zwierząt gospodarskich. Z kolei niektóre gatunki leśne mogą ustępować ze względu na zmianę warunków świetlnych w lesie poprzez zwiększenie zacienienia dna lasu. Jednym z około 50 gatunków storczyków, które mamy w Polsce, jest kręczynka jesienna. Ten gatunek kwitnie najpóźniej z naszych rodzimych gatunków storczyków. Niekiedy potrafi kwitnąć nawet do początków października. Gatunek ten jest niepozorny, jest mały. Cały pęd kwiatostanowy to jest maksymalnie 30 cm. Gatunek, można powiedzieć, że w chwili obecnej jest, zaryzykuję takie stwierdzenie, jest na skraju wyginięcia. Jest kilkanaście stanowisk w Polsce. Kręczynka jesienna na terenie dzisiejszej Polski przed II wojną światową posiadała około 130 stanowisk. Po II wojnie światowej ta liczba systematycznie
spadała w efekcie zmian w rolnictwie, przede wszystkim zaniechania ekstensywnego wypasu. W latach 70. XX wieku kręczynkę widziano na terenie naszego kraju po raz ostatni. Dopiero w 1999 roku po raz kolejny została ona odkryta na terenie Pogórza Cieszyńskiego. Od tego czasu do obecnego roku odnaleziono około 25 stanowisk tego gatunku, wśród których już przynajmniej 8 należy uznać za wymarłe, ponieważ zostały zaorane albo w inny sposób mechanicznie zniszczone. Storczykom nie pomagają również inwazje gatunków obcych, jak na przykład niecierpka drobnokwiatowego czy czeremchy amerykańskiej w różnych ekosystemach leśnych. Sporym zagrożeniem jest również intensywne, wielkopowierzchniowe rolnictwo i przemysł, które powodują uwalnianie do środowiska przede wszystkim związków azotu, a co za tym idzie, znaczne użyźnianie siedlisk i nadmierny przyrost biomasy. W lasach grądowych oraz wilgotnych, a także w innych siedliskach występuje Listera jajowata. Cechą charakterystyczną tej rośliny są dwa duże, jajowatego kształtu liście. Na pędzie kwiatostanowym, osiągającym nierzadko 60 cm wysokości, luźno umieszczone są malutkie, żółtawo-zielone kwiaty. Może być ich nawet 100. Warszka jest podłużna, głęboko wcięta i skierowana w dół. Kwiaty zawierają nektar i są zapylane głównie przez błonkówki. Lasy Państwowe wdrażają wiele projektów ochrony storczyków i ich siedlisk. Również gospodarka leśna na terenach zasiedlanych przez te rośliny prowadzona jest w przyjazny dla nich sposób. Realizowane na przykład projekty małej retencji nizinnej i górskiej powodują zatrzymywanie wody w ekosystemach leśnych oraz otwartych, co sprzyja storczykom. Również na obszarach Natura 2000 prowadzone są aktywne działania nie tylko w ekosystemach leśnych, ale także i otwartych, jak na przykład różnego rodzaju torfowiskach, łąkach czy murawach. Storczyki to mało liczna grupa roślin w Polsce. Stanowią około niespełna 2% całej flory naczyniowej roślin kwiatowych. Jednak mimo tego, iż mają niektóre gatunki niepozorne kwiatostany, słabo widoczne, ciężko je znaleźć w terenie. Dlatego warto eksplorować nasze łąki, lasy w poszukiwaniu gatunków naszych krajowych storczyków. A jak już znajdziemy takiego storczyka, taki okaz, pochylmy się nad nim, spójrzmy z bliska, jaka jest budowa kwiatu, jak jest to skomplikowane, a jednocześnie zobaczymy jego piękno i okaże się, że tak naprawdę nie różnią się niczym innym od tych, które są oferowane nam na rynku. Może i nasze rodzime storczyki nie mają aż tak imponujących rozmiarów i efektownych kwiatów, jak ich tropikalni kuzyni. Ale mimo to są pewnym elementem egzotyki w naszych lasach i na łąkach. A ze względu na specyficzny rozwój i budowę, niewątpliwie stanowią jedną z najciekawszych grup roślin w Polsce.